Witajcie, moi drodzy. Tak, tak, dzisiaj na bogato, w arystokratycznym stylu, z bąbelkami, ale przede wszystkim w doskonałym nastroju. A to wszystko dlatego, że mam dla was dzisiaj coś naprawdę przecudnego. Powieść, którą otrzymałam od młodziutkiego wydawnictwa Stara Szkoła, a dzięki któremu mam również jeden egzemplarz dla was. To powieść przezabawna, do zaśmiewania się do łez, prawdziwy czeski kąsek, czyli Ostatnia arystokratka Ewżena Boczka. Mary Kostka to zwyczajna amerykańska nastolatka, taka jak wszystkie inne dziewczyny. Mieszka w Nowym Jorku i jest pierwszą z rodu Kostków urodzoną poza Europą. Razem z rodzicami wiodą spokojne i ułożone życie, ale do czasu. Bo w 1996 roku rodzinie Kostków zostaje zwrócony rodzinny majątek, a dokładnie zamek i przynależące do niego ziemie na Kostce w Czechach. Z dnia na dzień ta zwyczajna, niezwyczajna rodzina dosłownie rzuca wszystko i w amoku, w ukropie, bez pieniędzy, bez oszczędności pakuje swoje życie w Nowym Jorku i leci za ocean do Czech. Kostkowie dziedziczą podupadający zamek wraz ze służbą i całym turystycznym chaosem. Ojciec zostaje hrabią Kostką, matka hrabiną, a Mary zamienia się w Marię, dziedzicząc rodowe imię i fatum na nim spoczywające. Zostaje ostatnią arystokratką z rodu i kronikarzem tej powieści. Och! Już prawie nie ma! Józefie, polej więcej szampana! Doskonały rocznik! Ding, 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 ding! Życie nastoletniej Marii Kostki na Kostce to życie z niewyobrażalnym dystansem. Tak do samej siebie, jak i do swojej rodziny, jak i do sytuacji, w jakiej się znalazła i do swojego otoczenia. Dziewczyna komentuje wydarzenia w taki sposób, że nawet najzwyklejsze czynności nabierają groteskowych, absurdalnych, a nawet surrealistycznych barw. Dama z łasiczką. Ewżen Boczek oddał Marii głos, głos dorastającej dziewczyny pozostawionej samej sobie wśród ludzi, którzy nie mają pojęcia, co w ogóle robią. Maria jest zdeterminowana na tyle, by na przekór wszystkiemu odgrywać swoją rolę młodziutkiej arystokratki. Tym samym dąży do polepszenia warunków życia na zamku i pomaga swojej rodzinie wydostać się ze wszelkich kłopotów. A uwierzcie mi, każdy nowy dzień na Kostce to kolejna nowa niespodzianka. Oprócz auta, ojciec przywiózł z Pragi kilka ciekawych informacji. Po pierwsze, poznał innych czeskich arystokratów, którym podobnie jak nam oddano majątki, tyle że w okropnym stanie. Odkrycie, że większość czeskiej szlachty to żebracy bez dachu nad głową, wprawiło ojca w zachwyt. Nawet pojechał na kilka zamków, żeby upewnić się, że narzekania staronowych właścicieli nie są przesadzone. Sądząc po zdjęciach, które zrobiła matka, nie są. Zamki, które odwiedzili i sfotografowali, wyglądają jakby niedawno o nie walczone. Nie wiem, czy wiecie, ale aktualnie na świecie istnieje podobno 26 aktywnych monarchii. Jedną z nich, na której wciąż próbuje wzorować się matka Marii, jest oczywiście monarchia brytyjska z królową Elżbietą na czele. Wśród tych wszystkich rodzin królewskich jedynie nieliczne panują w realny sposób. Większość spełnia jedynie role ceremonialne, są symbolem i niczym więcej. Co i tak pozwala wszystkim członkom rodu czerpać korzyści z ich arystokratycznego pochodzenia. Dziesiątki kuzynów, siostrzenic, pociotków, dla których nawet najmniejsze powiązanie z arystokratyczną rodziną jest przepustką do lepszego świata. Dokładnie tak jak na sąsiadującym z Kostką zamku Gwiazda, gdzie mieszka cały tłum ludzi nie mogących nawet się ze sobą porozumieć. A teraz w ramach podsumowania mam dla was trzy powody, dla których warto zasmakować, warto skosztować i warto pokusić się na ostatnią arystokratkę Ewżena Boczka. Po pierwsze, czeski humor. To ten bardzo specyficzny element, którego nam Polakom bardzo często brakuje. To ten absolutny dystans do rzeczywistości połączony z nutką absurdu. Miam, miam, wygląda wybornie. To właśnie ten dystans, nietraktowanie rzeczywistości na śmiertelnie poważnie, tak bardzo wyróżnia tę powieść. Śmiejemy się z codzienności, z gagów, z obserwacji wyrwanej z kontekstu nastolatki. Po prostu nie da się nie uśmiechnąć. Po drugie, galeria przezabawnych postaci.
Na kostce jest pani Cicha, która lubi sobie golnąć, pan Spock i jego włosy, czy kasztelan Józef i jego koszmar o ślubie wądraczkowej. Na dokładkę matka Marii z jej obsesją księżnej Diany, ojciec z jego pieniążkami i widmo Deniski, które wisi nad wszystkimi bohaterami powieści. Są ekscentryczni, wyjątkowi, a ich perypetie nadają tak smakowitego charakteru tej powieści. Po trzecie, narracja Marii. Gdyby nie Maria, ta opowieść miałaby zupełnie inny wydźwięk. Tu właśnie był potrzebny głos nastolatki. Cudownie prześmiewczy, przenikliwy i donośny. To jej rewelacyjna historia i jej perspektywa. Na nikim nie zostawia suchej nitki, nawet na samej sobie. Dystans to słowo klucz do genialności tej powieści. Ostatnia arystokratka Ewrzena Boczka to nic dodać, nic ująć jak prawdziwa pigułka radości. Po prostu nie da się nie uśmiechnąć. Szczerzyłam się, chichotałam i rechotałam. Uwierzcie mi, to prawdziwa komediowa perełka. A teraz czas na konkurs. Ach, jakże ekscytująco! Jest to konkurs, który organizuje we współpracy z wydawnictwem Stara Szkoła, a w którym do wygrania jest świeżutki, pachnący i nowiutki egzemplarz ostatniej arystokratki Ewrzena Boczka. Zadanie jest absolutnie prościutkie. Będzie to konkurs księżniczkowy, a waszym zadaniem jest napisać mi w komentarzu pod filmikiem kilka słów w kilku zdaniach o waszej ukochanej, ulubionej, fikcyjnej bądź rzeczywistej księżniczce. Na wasze odpowiedzi czekam przez tydzień do 9 lutego do północy. I to wszystko na dziś. Po więcej ostatniej arystokratki koniecznie zajrzyjcie na bloga, adres znajdziecie poniżej. A my widzimy się już niebawem i będę miała dla was coś specjalnego. Po 2 miesiącach powraca na Wielkiego Buka przygodowy piątek. Czas się przygotować, czas wypłynąć na nieznane wody. Ahoj przygodo! Do zobaczenia moi drodzy, pa pa!